Siema, z tej strony Michael. Zapraszam Was na zapowiedź 15. kolejki Ekstraligi. Zaczynamy już fazę playoff. I w tym roku wygląda trochę ona inaczej, bo do playoffów w tym roku wchodzi 6 drużyn. Pierwsza drużyna jedzie z 6. drużyną, druga z 5., trzecia z 4. Do półfinałów awansują oczywiście 3 wygrane drużyny oraz jeden lucky loser, czyli drużyna, która przegrała najmniejszą ilością punktów. No a potem już standardowo półfinały, dwie wygrane drużyny wchodzą do finału, walczą o złoto, a przegrane walczą o brązowy medal. Teraz przejdźmy już do pierwszego spotkania, czyli Unia Leszno kontra Motor Lublin, 19 sierpnia, pierwszy bieg o 20:30, transmisja w Eleven Sports 1. W składzie gospodarzy pod 9 Jason Doyle, 10 Piotr Pawlicki, 11 Dawid Belego, 12 Jamon Lindsay, 13 to Janusz Kołodziej, pod 14 Hubert Jabłoński, 15 Damian Ratajczak. A w składzie zwycięzców rundy zasadniczej pod 1 Mikkel Mikkelsen, 2 Max Drabik, 3 Jarosław Hampel, 4 Mateusz Tudzież, 5 ZZ, 6 Wiktor Lampard, 7 Mateusz Cierniak, no i pod 8 powinien znaleźć się Dominik Kubera. W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Motoru Lublin 48-42. Może tutaj dużo zależeć od Jasona Doyle'a, bo on ostatnio w kratkę jeździ. Raz świetne mecze, raz po 7-8 punktów, więc od niego tutaj będzie naprawdę dużo zależeć. A teraz już drugie spotkanie 15 kolejki, czyli Apator Toruń kontra Stal Gorzów, 21 sierpnia, pierwszy bieg o 18, transmisja w Eleven Sports 1. I w składzie Apatora Toruń pod 9 Paweł Przedpelski, 10 Patryk Dudek, 11 Jack Holder, 12 zawodnik zastępowany, pod 13 Robert Lambert, 14 Denis Dzieliński, pod 15 Krzysztof Lewandowski. A w składzie Stali Gorzów pod 1 Szymon Woźniak, 2 Anders Thompson, 3 Bartosz Marzik, pod 4 Martin Waculik, ale za niego będzie stosowane zastępstwo zawodnika, pod 5 Patrick Hansen, 6 Mateusz Bartkowiak, 7 Oskar Paluch, pod 8 powinien znaleźć się Wiktor Jasiński. No i tutaj Stal bez Waculika będzie miała naprawdę ciężko. Stawiam na zwycięstwo gospodarzy 50-40. Ostatnie spotkanie tej kolejki odbędzie się we Wrocławiu, gdzie przyjedzie Włókniarz Częstochowa, 21 sierpnia, pierwszy bieg o godzinie 20, transmisja w Kanal Plus Sport 5. W składzie Sparty pod 9 Gleb Czugunow, 10 to Mateusz Panisz, pod 11 Tajł Finden, 12 ZZ, pod 13 Maciej Janowski, 14 Michał Cużytek, 15 Bartłomiej Kowalski, no i pod 16 Dan Biuli. A w składzie Włókniarza pod 1 Leon Madsen, 2 Bartosz Smektała, 3 Kacper Woryna, 4 Jonas Jepesen, pod 5 Fredrik Lindgren, 6 Jakub Miśkowek, 7 Mateusz Świdnicki. W tym spotkaniu spodziewam się wyniku 47-43 dla Włókniarza Częstochowy. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o ten materiał. Moje typy już znacie, teraz możecie napisać swoje w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji, zachęcam zajrzeć również do opisu. Teraz będę się już z Wami żegnał. Trzymajcie się, cześć!